Moi drodzy, zaproszaliśmy pana prezydenta na dzisiejszą uroczystość, wobec tego pan prezydent skierował do nas życzenia, które pozwolę sobie odczytać. Szanowni państwo, dziękujemy za zaproszenie na bal studniówkowy w państwa szkole. Niestety nie możemy wziąć w nim udziału osobiście, ale myślami i sercem jesteśmy w tym dniu z całą szkolną społecznością. Życzymy wam wspaniała młodzieży, udanej zabawy. To ostatnie dni, jakie spędzicie w swojej szkole. To w niej, w najpiękniejszym okresie swojego życia, zdobywaliście wiedzę, nowe doświadczenia i grono wiernych przyjaciół. Bal studniówkowy jest zwieńczeniem waszej pracy. Życzymy, aby był bardzo udany, aby nie zabrakło na nim waszej radości i uśmiechu. W nadchodzących miesiącach życzymy wam, drodzy uczniowie, dużo spokoju i cierpliwości, aby maturalne przygotowania zaowocowały jak najlepszymi ocenami na świadectwach. Życzymy spełnienia wszystkich planów i marzeń związanych z dalszą drogą kształcenia. Trzymamy za was gorąco kciuki, nauczycielom szkoły gratulujemy dobrych wyników nauczania, dziękujemy za wsparcie, jakie okazaliście uczniom, za rozwijanie w nich pasji i rozbudzanie ciekawości świata, za wskazywanie drogi, którą powinni pójść, aby realizować swoje marzenia. Rodzicom gratulujemy tak mądrych, zdolnych i dobrych dzieci. Zaraz wątpię w to. Dziękujemy za wspaniałe wychowanie młodego pokolenia, mieszkańców naszego miasta. Życzymy wszystkim uczestnikom balu niezapomnianej zabawy. Z wyrazami szacunku podpisał pan prezydent Mieczysław Leon Czerniawski i zastępca prezydenta miasta pani Mirosława Kluczyk. Moi drodzy, chciałbym również bardzo serdecznie podziękować rodzicom i wychowawcom klas za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wychowawcy klas już byli dzisiaj wymienieni i chciałbym podziękować pani właśnie Elżbiecie Wiśniewskiej, pani Jolancie Chojnowskiej, pani Katarzynie Więsak, pani Bogusławie Romanowskiej, pani Ewie Roszniacie. No i cóż, poloneza czas zacząć.